Pytanie o spowiedź. Po co ten konfesjonał i ksiądz, czy nie da się tak sam na sam z Panem Bogiem? Po pierwsze, to sam Jezus nadał swoim uczniom misję jednania ludzi z Bogiem. Z martwych wstały Pan mówi do apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane. Kapłan w konfesjonale kontynuuje misję Jezusa, którą przekazał swoim apostołom. Po drugie, Grzech nie uderza tylko w jedność z Bogiem, ale jedność z braćmi i siostrami w wierze. Święty Paweł nazywa Kościół jednym ciałem, składającym się z wielu członków. Jeśli jeden członek cierpi z powodu grzechu, cierpią wszystkie inne. Chcesz się pojednać z Bogiem, pojednaj się też z Kościołem, którego reprezentantem jest Ksiądz w konfesjonale. Po trzecie, Jezus nie rozpisał wszystkich technicznych rozwiązań, jak należy Kościół prowadzić, ale dał swoim uczniom Ducha Świętego. Prowadzeni przez niego apostołowie spotykali się, żeby rozstrzygać spory, bardzo ważne, dotyczące nawet tego, kto może być zbawiony. Mieli nie tylko prawo do tego, ale i obowiązek, żeby twórczo i pięknie rozwijać nauczanie Chrystusa. Między innymi z tych trzech powodów spowiedź mogła rozwinąć się do takiej formy, jaką znamy dzisiaj. I z tych trzech powodów warto z niej korzystać.